Cześć, z tej strony Tomek Lach z zajadam.pl. W tym filmie chcę Wam odpowiedzieć na pytanie, które bardzo często pojawia się zarówno w przepisach na blogu, jak i pod filmami na YouTubie. Chodzi o to, że często macie wątpliwości, jak poprawnie przeliczyć ilość drożdży suchych na drożdże świeże i odwrotnie. Generalnie ja jestem zwolennikiem drożdży instant, ponieważ działają moim zdaniem tak samo. Bardzo łatwo się je przechowuje, można kupić duży zapas i trzymać je praktycznie bez końca na kuchennej półce. Natomiast często korzystacie jednak też z takich świeżych drożdży. Nic w tym złego, natomiast wiele przepisów w internecie jednak skupia się na ilościach i wykorzystaniu właśnie takich drożdży w proszku. I teraz sprawa wygląda niezwykle prosto. Drożdże instant najczęściej są sprzedawane w torebkach po 7 gramów. To jest standardowa ilość i ona odpowiada 25 gramom świeżych drożdży. Taka kostka, którą najczęściej spotkacie w sklepach, to jest 100 gramów, czyli dokładnie ćwiartka takiej standardowej kostki świeżych drożdży odpowiada całej zawartości torebki suchych drożdży, czyli 7 gramom. I dokładnie tak samo to działa w drugą stronę. Jeżeli chcecie przeliczyć dowolną ilość drożdży na drugi ich rodzaj, po prostu użyjcie kalkulatora albo nawet policzcie to w pamięci. W przepisach bardzo często spotyka się taką miarę jak jedna łyżeczka drożdży w proszku. I teraz jak zamienić to na drożdże świeże? Według tego wzoru, który podałem, będzie to mniej więcej wyglądało w ten sposób, że jedna łyżeczka drożdży suchych to około 7 do 10 gramów drożdży świeżych. Słuchajcie, w tym filmie to by było na tyle. Oczywiście drożdży możecie użyć do upieczenia fantastycznej pizzy, na którą przepis możecie zobaczyć tutaj. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować ten kanał, jak również główny kanał, na którym znajdują się dłuższe filmy i bardziej rozbudowane przepisy. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!